Cześć, dzień dobry, witajcie. 23. Oczywiście zakładając, że dobrze liczę. 23. odcinek Krwiorodnego. Dziś wchodzimy po raz pierwszy do dodatku. Dodatek The Old Hunters. Dodatek The Old Hunters jest miejscem, do którego trafiają niegrzeczni. Niegrzeczni łowcy. Ci, którzy zaślepili się w swoich łowach. Ci, którzy pozwolili, aby łowy te pochłonęły ich całkowicie. I w całości zostali pożarci przez koszmar. Przez koszmar łowcy. Bo to się nazywa Hunter's Nightmare. I jest to oczywiście miejscówka, która bardzo przypomina Cathedral Ward, rewir katedralny, w dużym stopniu. Ale jest to chyba celowy zabieg. Jest to tak, jakby ktoś we śnie próbował odtworzyć lokację, która w rzeczywistości istnieje. Ale oczywiście nie wszystko dobrze pamiętał, coś się przekrzywiło, coś się kopsło, coś się walnęło, coś się tam kopytło. I tak wygląda Hunter's Nightmare. Jest to fragment gry, który jest projektowany mniej więcej na endgame, na koniec podstawowej części gry, 80-90 level. Przepraszam, 90 level. To jest mniej więcej moment, w którym zaleca się wejście do koszmaru łowcy. No ja mam trochę wyższy level, jak widać. Mam w tej chwili 112. Teraz się upewnię, że broń mam w jakimś stanie sensownym. Dobrze, jest ok. I można iść dwoma drogami na początku. Można iść w tę stronę i to jest do bossa już. Ale brama jest zamknięta, to sobie to zostawimy na później. Można też iść tędy. I tu jest ciekawostka. To jest jeden ze starych łowców. The Old Hunters. On nosi set, który za chwileczkę skompletujemy. I tak jak zresztą gdzieś było napisane, w koszmarze łowcy cała historia, cały świat, całe to miejsce działa w ten sposób, że łowcy, którzy zostali przez ten koszmar pochłonięci, skazani są na wieczne łowy na bestiach. Niekończące się. Za każdym razem, gdy się respawnujemy, dzieje się coś takiego. No, Tomek nie może. O coś takiego. Ta scenka, ten teatrzyk odgrywa się tutaj non-stop. Ten pan nas widzi za chwilę, właściwie to jeszcze nie, ale już za moment. Ale co tam? Nie ma, że boli. Czekaj, tutaj coś chyba... Czekaj. Drogi widzu, czekaj, czegoś nie podniosłem. Jak widać, rzeczy, które wypadają, nie są tak od razu endgame'owe, co jest takie ciekawe, typowe w stylu FromSoft, że nie od razu będzie ci dobrze, mój drogi graczu, bo tu na razie wypadają Twin Bloodstone Shardy, czyli jeszcze nie do końca wysokie materiały do upgrade'u. A tu jest chyba już część setu. Tak, rękawiczki. Jak podniesiemy cały, to go założę, bo uważam go za naprawdę fajny set. Zresztą jego opis też przeczytamy, ale to może jak znajdziemy jego główną część. Bo często jest tak, że na głównej części jest napisana najfajniejsza rzecz. Patrzę na czat tylko. Kubowy bardzo fajną rzecz zauważył, słuszno. Moje pierwsze wejście do koszmaru łowcy było takie, że mówię: o rany, recykling, oh my god, co oni zrobili? A potem się zacząłem nad tym zastanawiać. Dowiedziałem się też, jak wiele zawartości jest w dodatku, bo jest jej dużo więcej, to jest tylko pierwsza lokacja. Są trzy naprawdę duże lokacje i okazało się, że nie tylko ten recykling naprawdę pasuje fabularnie, w związku z czym warto go było zrobić, bo on ma sens, ale dodatkowo jeszcze jest dużo innego dobrego w środku. Tu na dole chodzi łowca, którego później zabijemy. O, proszę. A tutaj Grand Plaza, czy jak to się nazywało w rewirze katedralnym. Można sobie tu łagodnie na nią zejść i zająć się bestiami stąd, ale o tym za chwilę. Najpierw pokażę wam specjalnego przeciwnika, jednego z trzech w całym dodatku, który jest ważny z dwóch powodów. Tylko musimy do niego dojść. Najpierw psy.
Halo, powiedziałem psy. Tu jeszcze może jakiś łowca wyskoczyć za nim. Dobrze, ja się odkuję. To się wszystko. To się wytnie. Tutaj. Na tej wieży. Jest przeciwnik, którego nie jestem w stanie w tej chwili zobaczyć. Ale ponieważ ja wiem, że on wyskoczy. A tam oczywiście kolejny łowca skazany na wieczne łowy, jak widzicie. On sobie tam łowi. Nie chce łowić, nie będziemy mu przeszkadzać. Mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia. Tutaj wrócimy za chwilę, żeby bramę otworzyć. Ale najpierw chciałem wam pokazać specjalnego przeciwnika. Pamiętacie, jak byliśmy w zakazanym lesie i spotykaliśmy mistrza ligi, Waltra, który był... no, mistrzem właśnie tejże ligi. I on był też szefem przymierza, któremu można było dawać vermin, plugastwo, nie wiem, robactwo. I trzy sztuki tegoż plugastwa można znaleźć w tym dodatku. Pierwszy z przeciwników, który je wyrzuca... Co mi się tak trzęsie? Ktoś tu łazi pode mną? No, mnie próbuje trafić chyba, co? Nie. On zdaje się poluje na te bestie, widzicie? Co tam się czają? Aż to śmieszne jest. Czasem jak AI się robi balona samo. On gdzieś stoi na tej wieży. Nie bardzo jestem w stanie go teraz dostrzec. Jak się tam podchodzi, to on zeskakuje. I jest to odpowiednik takiegoż właśnie łowcy, tylko specjalny, silniejszy. Jest takich trzech w dodatku. Każdy z nich wyrzuca plugastwo. Hej! Hej, przyjdziesz do mnie? Tu jest działko, nie wiem czy widzicie. Trochę nam się to AI tak zrobiło, że muszę tu najpierw wyczyścić ten obszar. Chodź. Nie no, serio? Ja nie mogę tam do ciebie podejść, słuchaj, bo tu jest działko, które będzie do mnie strzelało. A może się, możemy się umówić, że to ty? No dobra, sobie, w pół drogi, okej? Okay? Ja kroka, ty kroka. No, niezły zasięg ma ten Beast Cutter. Bardzo dobra broń swoją drogą. Nie mogę się doczekać, aż ją podniosę. No dobra. Działko wystrzeli pewnie. No, nawet nie wystrzeliło, to mogę je rozwalić w międzyczasie. So much pułapka, FromSoft. Wow. Cześć, Rust Cole. Witam wszystkich. Witalski Stanisław, jak to mówią. Stąd zejdziemy i spróbujemy zobaczyć, w którym momencie specjalny łowca zeskakuje z góry, bo przyznam, że tego nie pamiętam, ale będę bardzo uważnie patrzył. No, zapraszamy. No i co? A może on zeskakuje w momencie, gdy zaatakuje bestię, słuchajcie. No dobrze, zróbmy to. Nie? Jest. Dobrze, dobrze. I on mi najpierw, zdaje się, wybije tę bestię. Znając życie. Zobaczmy to. Czy od razu do mnie przybiegnie? No dobra.
Spokojnie, pomału. Jonek, widzicie, ma broń, której jeszcze nie widzieliśmy. Czyli Boomhammer. Nie, no to jest... Nie mam szczęścia, słuchajcie. W tym odcinku nie mam szczęścia do AI-a. On sobie, AI-a robi sobie z nas jaja. No dobra. To może w takim razie w ten sposób. No, zajmiesz się mną wreszcie? No. A teraz zapraszam na dół. Wreszcie. Mamy jakieś zainteresowanie. Duel? You and me? Patrzcie, ale ten pathfinding to... Dałbym głowę, że ten pathfinding dobrze działa. Jak testowałem. No-o. Jeszcze raz. Dobra. I oprócz całkiem niezłego gema, bez szału, ale całkiem niezłego, jest też vermin. Ja nie wiem, czy ja miałem jakieś vermin, także zobaczmy co na wszelki wypadek opis tegoż. Oczywiście, że nie miałem. A centipede-like creature disco... No. A centipede-like creature... Discovered on successful hunts by League hunters, vermin, found hidden within filth, are only seen by League Confederates and are the root of man's impurity. The League has assumed the task of finding and crushing all vermin. I każdy z tych vermin, które znajdujemy, możemy crush. Tam, gdzie normalnie w miejscu każdego przedmiotu jest... Jest opcja use, użyj. Tutaj jest opcja crush. Jest specjalna animacja, gdzie postać rzuca na ziemię ten vermin i go zdeptuje. Zobaczymy to sobie, ale to później. Perhaps there is some mercy in the madness. Those who wish to see vermin can, and those who choose to are provided with boundless purpose. No i to definiuje niniejszym, czym jest Liga. The League of Confederates, prowadzona przez Waltra. I to jest w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o to przymierze, jego historię. Chociaż nie, przepraszam, nie wszystko. Oj, Tomek. Jest jeszcze kwestia zdobycia najwyższej rangi w tymże przymierzu. Proszę, zobaczmy tę broń. Jest naprawdę fajna. Wielu ludzi używa tej broni na przykład Amigdale, albo bossa, który jest tylko w lochach, czyli Bloodletting Beast, bestia opuszczająca krew. I powodem, dla którego tak robią, jest to, że w tym zmienionym swym kształcie, transformed mode, ta broń ma atak specjalny z wyskoku, który sięga i daleko, i pionowo w górę. Nie to chciałem. O. To jest świetny atak, żeby sięgnąć bestie wyższe od nas i żeby sięgnąć bestie, które mają głowę. I jeszcze dodatkowo, żeby mieć duży zasięg. A jeszcze można ją buffować przedmiotami i tak dalej. Naprawdę całkiem niezła broń. Tutaj mamy bestie, które normalnie boją się ognia. Ale co ciekawe, to te bestie boją się nawet nas bez ognia. Nie wszystkie, ale spójrzcie. O-o. Moment, Michael. On się zajmie bestiami. Patrzcie, ależ on jest nieudolny, ten koleś. W
Słuchajcie, mi jest trochę szkoda tych przeciwników z Boomhammerem, bo oni to generalnie bardziej się popisują niż cokolwiek tu robią. Dobra, słuchajcie, żeby wszystko miało sens, to ja za niego wykonam tę część roboty, która pozwoli nam potem zająć się radosnym pojedynkowaniem we dwóch. Z taką broń ma, słuchajcie. O! No wreszcie. O, dałbym głowę, że to powinno. No nie miał tyle rzeczy co poprzedni, bo to była normalna wersja. Jak zauważyliście też, osoba, która odtwarzała ten koszmar tutaj, nie wiem kto to był, może coś mnie ominęło, pamiętała o tym, że tutaj na Round Plaza, a to jest droga, którą wrócimy, na Round Plaza jest bardzo dużo Madman's Knowledge. No widzicie? Boją się nawet, gdy nie mam pochodni. Od ciekawostka. Nie wszystkie i nie zawsze, ale z reguły najczęściej gracza zaskoczy tutaj, że te bestie się go faktycznie boją i że nie podchodzą. Tu zdaje się przejścia dalej nie ma. Wszystkie te drogi, które z okrągłego placu w podstawowej części gry prowadziły na różne strony, są tu pozamykane. Stąd się wyjść nie da. Ale da się wrócić i iść sobie otworzyć bramę, co niniejszym zrobimy. Tutaj. No, tu. Tak, Jarmister. Tak jak zresztą ci na czacie odpowiedziano, jest tylko jedno DLC do Bloodborne'a, aczkolwiek moim zdaniem jest aż jedno. No to może otwórzmy bramę. Jesteśmy w miejscu, w którym w podstawowej części gry było dwóch kolesi z pochodniami, nie z pochodniami, tylko z latarniami, i leżała, zdaje się, tarcza tu po drugiej stronie, tam gdzie świecidełko jest. Zobaczymy, co leży tutaj. Ach, zapomniałem. Okej, fair enough. Trzeba to zrobić w sposób. W sposób taki trochę bardziej staroświecki, jak to na łowcę przystało. Dobrze, tę część mamy pootwieraną. Czy mamy już wszystko? Chyba brakuje nam jeszcze jednej części tego setu. To za chwilę. Tak, BrainPL, uważam, że jest to aż jedno DLC, dlatego że From Software chyba któregoś razu zdradzili, przyznali się, że pierwotnie mieli w planach wypuszczenie kilku, chyba dwóch DLC, ale jak sobie to wszystko złożyli do kupy, to doszli do wniosku, że zrobią z tego jedno, będzie ono bardziej takie, no wiecie, solidne, porządne i będzie z niego, i to już jest moja spekulacja i domysł, będzie ono bardziej spójne, bo elementy DLC przeplatają się między sobą i dzięki temu, że jest ono w jednym kawałku, wielu ludzi przechodzi je zarazem i nie zapomina pewnych wątków, sznurków, supełków, które są pozawiązywane, kropek do połączenia tu i ówdzie, i to wyszło na dobre temu DLC, dlatego aż jedno, bo to jest jedno konkretne, porządne DLC. Uważam, że mało deweloperów kusi się o takie podejście, a czasem, może nie zawsze, nie pracuję w Ubisoftie, także nie wiem, ale czasem to wychodzi na dobre. I w przypadku tej gry mam dokładnie takie wrażenie. No i jak widzicie, wyszliśmy tu, gdzie byliśmy. Pułapka, strasznie trudna pułapka, ja cię kręcę, oh my god.
Aż tak trudno. Widzieliście? Aż zginąłem. Oczywiście było to zgodnie z planem, prawda? Chciałem zginąć. To było widać zresztą, bo doskonale wiecie, że mogłem uciec, gdybym chciał, a wyszło jak wyszło. Oh my god. Dobra, już się napiję. Tak. Reklama. Dzisiaj o 3 w nocy stream, konferencja Sony Z3. Wszyscy, którzy mają nadzieję, że będzie coś na temat kolejnej gry od From Software, zapraszam. 3 w nocy. Wszyscy, którzy nie mają takiej nadziei, można przyjść pohejtować, też zapraszam. Wpadajcie. Nastawię sobie budzik na za 10 i te sprawy. Fajnie, że mi starczyło tego Rayleigh, czy jak to się tam nazywa, żeby odzyskać jeszcze całe życie, które straciłem. Super. Fajnie, że piszecie, że będziecie. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będzie super. Pokażę wam tylko raz speedrun strats, a najpierw tego gościa zabiję. Bo on miał coś, co należało do mnie. A teraz masę przeciwników, którą można tu ominąć, omija się w ten sposób. Wszystko to od tyłu przejdziemy, nie martwcie się. Teraz szybko uciekamy. O. Cytując klasyka, myślę, że nie stało się nic. Albo i stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. I teraz na czacie głosujcie, którą piosenkę wolicie. Oczywiście opcja trzecia jak najbardziej. Sieć cicho jest też dozwolona. No i teraz tak. Tu jest miniboss, który już zabił tych dwóch kolesi, którzy stali przed drzwiami. W podstawce stoją tu unikalni przeciwnicy z dwoma krzyżami. Dziwnymi krzyżami. A tutaj są tacy Old Hunters po prostu. Dobrze myślę? Czy to są Old Hunters, czy nie? Cholera wie. Chyba. A ten jest bardzo fajnym przeciwnikiem. Przede wszystkim stąd, z tej strony go łatwo zajść. On ma macki, jak widzicie. O, i teraz możemy z nim powalczyć. Możecie zobaczyć. Ma sporo fajnych ataków, na przykład buffuje se broń. Albo AoE robi, proszę. O, teraz sobie buffuje broń. I uwaga, giniemy. Dobrze. Chyba 6 fiolek wyrzucę albo coś. No, bardzo porządny przeciwnik. Ładny jest zresztą, w sensie taki fajny design, animacje ma też niezłe. Polecam, Tomek Gop. Tutaj jest droga dalej. Myśmy w zasadzie chyba wszystko wyczyścili. Tu jest ta pułapka, którą wam... Nie wszystko jak widać. Którą wam chciałem pokazać, jak omijać. Większość bestii, które tutaj są... Przepraszam, ginie od toczącej się kuli. Ale nierzadko zdarza się, że któraś bestia przeżywa. Jedna lub dwie, bo ich tu z 5 albo 6 jest. O, i mamy komplet. No to super, poczytajmy. Swoją drogą ubierzmy to, bo to jest naprawdę dobry set. Polecam. Abelard Giza. Old Hunter Garb. One day, the hunters disappeared, and the Yharnamites began to whisper of the hunters' sin. Drunk with blood, chasing after beasts, they would pass on to the nightmare, every last one of them. Czyli co jest ciekawe, oni któregoś dnia tak jakby wszyscy naraz zniknęli. To nie jest tak, że jako łowca upijasz się krwią do nieprzytomności i jesteś wciągany, tylko któregoś dnia wszyscy naraz zniknęli. Może to jest coś jak Soul Memory w Dark Souls 2. Wszystkim się przepełniło i snap. Nie wiem, ciekawe. Ciekawe. Od ciekawostka. To miejsce... Tak. Kaja Samet już oczywiście wie, że przed nami jest pseudo-secret boss, ale o tym za chwilę.
Chociaż w zasadzie to powinniśmy tu pójść już. Na pewno to miejsce pamiętacie z podstawki. Walczyliśmy tutaj z Wikaryną bodajże. Ponownie dziękuję widzowi, który mi powiedział, jaka jest po polsku żeńska wersja słowa wikary. Z Wikaryną Amelią. A tutaj jest... To jest przeciwnik z gry, która jest na Kickstarterze i nazywa się Blasphemous. Oczywiście zbijam się, Blasphemous ściągnęło tego przeciwnika stąd, a jest to przeciwnik, który jeszcze nie wiadomo kim jest. Wszyscy, którzy grali, już wiedzą kto to jest. Ktoś, kto nie grał. Może nie będę wam spoilował. Bo... You. Hey. Taki nieruchawy trochę, jak widać. Także jeszcze jego czas nie nadszedł. Natomiast podnieśimy... Coś bardzo ważnego z niego. Co to jest? Eye Pendant to jest przedmiot, który pozwoli nam... zresztą poczytajmy opis. An eye pendant which unlocks the surgery altar. Czyli będzie gdzieś ołtarz, który jest ołtarzem czegoś w rodzaju chirurgii, operacji. Okej, okay. na pewno go rozpoznamy, gdy go zauważymy, obiecuję. There are two cathedrals in a hunter's dream. One lies past the river of blood. And another contains the private research hall of the Healing Church. I teraz pokażę wam, gdzie jest River of Blood, rzeka krwi. Dojdziemy do niej, jej się ominąć nie da, ona jest bardzo charakterystyczna. Ale gdzie są te dwie katedry, to już jest takie trochę bardziej niejednoznaczne. Jedna to na pewno jest ta, w której bijemy bossa, a druga, i tu miałem z tym problem, ale to sobie rozkminimy jak dojdziemy tam, dobra? Only chosen members of the Healing Church or their lamentable patients can enter the research hall using this eye. Grants eyes to surgery altar skull. Czyli na tym ołtarzu będzie czaszka, w którą włożywszy wisior tenże, dodamy jej oczu, czyli to będą oczy w środku, czyli wisior trzeba w środek w czaszkę włożyć. Okej. Okay. I wtedy też otworzy się nam coś, co się nazywa Research Hall. Dobrze. I get it. Na razie. Widzimy się później, mój drogi. Zdradziłem płeć. Spoiler. Przed nami droga długa i żmudna do... następnej lampki, następnego miejsca, safe place'a, że tak powiem. A chcę się upewnić, czy ja niczego nie zostawiłem tu po drodze, bo tu coś mogło leżeć. Ha! Szkoda, że tu Hemwika nie ma. Hemwik mógłby być świetnie zrobiony w koszmarze, słuchajcie. Koszmar sam w sobie jest wykręcony, jakby jeszcze Hemwik dodatkowo wykręcić. Aki pole do popisu, no ale niestety nie ma. Nie ma Hemwika tutaj w środku. A teraz miejsce, w które... O, proszę, River of Blood przed nami. Tam na samym dole, nie wiem czy to stąd dobrze widać, ale jest mostek, a pod nim płynie rzeka, która ma bardzo szkarłatny, karmazynowy, że tak powiem, kolor. Ale o tym za moment, tam dojdziemy za chwilę. Znowu patrzcie, jak fajnie poprzekrzywiane budynki. Czy to słońce, czy księżyc? Kurde, ja nie wiem, jestem nietutejszy, ale wygląda jeszcze inaczej niż wszystkie skyboxy, które były. Powykrzywiane budynki. A tu jest pan. O, i dzwon słychać. To, czy słyszycie tu dzwon, jest bardzo ważne, bo, spoiler, za jakiś czas ktoś was zapyta, czy słyszeliście bicie dzwonu. To, co odpowiedzie, to jest zupełnie inna kwestia, ale będzie o to pytanie, także uwaga, wziąć sobie notatki, zapisać. Tutaj jest bicie dzwonu, bo będzie klasówka z tego. No proszę, a tam pan, który jest obstawiony działkami, za nim stoi drugi pan, nie wiem, czy to widać, ale on tam stoi. Wygląda na bardzo chamską miejscówę. Staniemy sobie tu. Tylko, że tu jest niestety drugie, patrzcie, no typowy FromSoft. Jak zrobić shootera z Bloodborne'a? Proszę.
To chyba nie są Old Hunters, tak się zastanawiam. To są odpowiednicy Jarna Mitów z Koszmaru chyba, nie? Patrzcie, jego nie ma. Ciekawe, czyli te działa nie są zdalnie sterowane. Są normalnie, ręcznie, manualnie sterowane. Ot, ciekawostka. You, you and you. And you. Screw you. Trudna pułapka przed nami. Tomku, on nie mówi o biciu dzwonu katedralnego, tylko o ten dzwonek, który ma w ręce. Ach, Matiksoni! Matiksoni, słuszna uwaga. Jeżeli go słyszysz, to za dużo wiesz. Super, że mam was na czacie. Naprawdę, Matiksoni ma rację. Byłbym najgorszym nauczycielem Bloodborne'a, bo mówiłem o klasówce. And you! Słusznie, chodzi o dzwonek, który on ma w ręce i o tym się dowiemy później. Tak, nie będę spoilował w takim razie. Ten dzwon nie jest istotny w kontekście questa, o którym teraz mówiłem. Jest to po prostu dzwon, który oznacza nasze nadejście do koszmaru. No i teraz dużo przeciwników i nowy rodzaj broni, której używają. Mołotowy z opóźnionym zapłonem. Proszę, wygląda to tak. O, skopa uderza! Fajnie, fajnie, fajnie. Tego ataku jeszcze nie widziałem. Teraz przypomnę, jesteśmy w koszmarze, w miejscu, które jest odpowiednikiem, jakby to powiedzieć, to jest taki dom, który był pod mostem prowadzącym do walki z bestią klerycką, Cleric Beast. Tam był koleś na wózku, tam była notka na temat tego, że po tragedii, która dosięgła stare Jarnam, ten domek, zamknięto most. I nie można się dostać do rewiru katedralnego. Zaraz tam wejdziemy i zobaczymy, na ile jest to podobne. A tutaj to, o czym mówiłem, czyli rzeka krwi. No pomylić jej się nie da, tak jak mówię. Przeciwnicy, których widzieliśmy w Kanehurst. Tylko po prostu tak 300 bazyliardów razy więcej. Normalne zagranie. Jeśli odpowiemy na wszystkie pytania tu, to na pewno nie będzie zadań dla widzów na YouTubie. Słusznie. Będzie zadanie z gwiazdką na szóstkę? Będzie, jak najbardziej. Jeszcze nie wiem jakie, ale oczywiście, że będzie. Tylko żeby to było zadanie na szóstkę, to powinno być to zadanie, które jest z wiedzy z prezentowanego tematu, ale z zakresu, którego ja nie poruszyłem podczas wykładu, tylko z zakresu dodatkowego, który ktoś sam mógłby sobie doczytać, a ja staram się powiedzieć tu wszystko, co wiem, także trochę zagwozdkę mam z tym materiałem na szóstkę, ale sponio, sponio, sponio. Jakoś damy radę. Podobny jest ten domek do tego, co tam było. Poziom górny, poziom dolny, wejście trochę inne. O, i tutaj dostajemy po raz pierwszy tę broń, którą we mną rzucali, którą we mnie rzucali. Zobaczę, jaki opis jest na wszelki wypadek, na wszelkiego wypadka tego. Special Hunter 2, crafted by the Auto Workshop. Tu po raz pierwszy dowiadujemy się o warsztacie Auto. These molotovs wedge into the ground when thrown and explode on a timed delay. A shame that such a complex gadget, znowu, gadget, dlaczego znowu zaraz powiem, must be sacrificed with each use of this inefficient hunter tool. Nevertheless, delayed molotovs are cherished by the minority of hunters who prefer the trickier kill. This creation is one of the earliest known roots of the powder kegs. Czyli Auto Workshop, to jest miejsce, z którego wywodzą się powder kegs. Pamiętacie powder kegs?
Pamiętacie Dziurę, Retired Hunter? Pamiętacie jego towarzysza, który biegał pod nim po placu? Pamiętacie, że jest trzeci z nich? Może go tu spotkamy? Zanim to zrobimy natomiast, nie pójdziemy jeszcze do rzeki. Do rzeki za chwilę. Tutaj też za chwilę. Najpierw pójdziemy tu. I odwiedzimy starego przyjaciela. W zasadzie nie do końca można powiedzieć, że to jest stary przyjaciel. Bo tutaj, w... Pamiętacie go, prawda? Tam była notka na temat mostu. To był koleś, który nas nie widział, dopóki przed niego nie wchodziliśmy. Oczywiście działa tu to inaczej. Musi być twist. To wszystko jest łatwopalne. Te gąsiory do pędzenia bimbrnu. One są łatwopalne. Ten koleś jest nieusuwalny. Jedyne, co można zrobić, to zrobić sobie odpowiednio dużo miejsca. Czyli jest jakaś linka. Właśnie, zapomniałem tego sprawdzić. Bo tu powinno być coś, na coś się wchodzi i się... Pułapka wyzwala, ale chyba nie. Po prostu. Gdyby te gąsiory wszystkie tu stały, wybuchłyby mi prosto w twarz. No i proszę, Boomhammer. Będzie to od dzisiaj znana broń jako broń, którą AI posługuje się najmniej sprawnie. Poczytajmy, zobaczmy. W sumie nie przeczytałem opisu Beastcutter jeszcze. To jest Thick Iron Cleaver Slices through the toughest of beast hides, and when transformed, the blade splits into sections, allowing one to lash it in the fashion of a heavy whip. This crude weapon relies on brute force and is regrettably inelegant, suggesting that the hands of the earliest hunters made for horrific affairs. Painted in sanguine blacks and reds. Akurat nie widać, żeby była pomalowana, ale niech to będzie. Boomhammer. Niech zgadnę. Powder kegs. Nie pamiętałem tego, słuchajcie, od razu widzę w pierwszym. To musi być, no. A trick weapon used by the old hunters and crafted by the workshop heretics. A giant hammer equipped with a miniature furnace. When ignited and fired, it emits a volley of flame that explodes furiously upon impact. Crush the beast and burn them. The brute simplicity of the boomhammer was favored by hunters with an acute distaste for beasts. Bardzo fajny moveset. Podstawowy moveset o taki o. Ciężki atak. Walnięcie w ziemię. Ale tu, gdzie ta broń błyszczy, to jest transformowanie. Po transformowaniu tej broni zapala ona się i jeden następny atak jest atakiem ogniowym. I widzicie, złożyła się z powrotem. Ta zawleczka, taka jak w zapalniczce, zostaje złożona. A natomiast jest fajny atak specjalny w momencie, gdy użyjemy ciężkiego. Boom Hammer! Stąd się pewnie wzięła nazwa. No i atak transformowalny też jest fajny. Cyk. Cyk. I tu jest też taka dziwna rzecz, która osłabia tę broń, a mianowicie jak wykonamy atak normalny, transformowany jest atakiem, a potem wykonujemy L1, jak dotykamy, to już nie jest atak. Przeważnie w broni, na przykład w Soul Cleaverze tak jest, że albo na przykład tutaj wykonamy atak i teraz tak, L1 i znowu, i to ciągle są ataki, mimo że to są transformacje. W Boomhammerze tak to nie działa z jakiegoś powodu, sorry, no bonus. Dobrze. Pamiętacie, kto mieszkał, jakby to powiedzieć, w domku przy lampce, na samym początku Old Yharnam? Ktoś, kto bardzo kaszlał, ktoś, kto stał się bestią. Był to Gilbert, moi drodzy. Tutaj jest postać stworzona przez kogoś, kto pamiętał, że Gilbert tam był, ale jest trochę inna. Jest dużo silniejsza. Właściwie nie jest trochę inna, jest bardzo podobna. Ale jest dużo silniejsza. Nie, no jest inna, bo to nie jest bestia. To jest, tak mi się wydaje, jeśli dobrze pamiętam. Czy go widać stąd? Chyba go nie widać. Jest. No nie wygląda do końca jak Gilbert, ale widać, że jest to człowiek, coś na pograniczu człowieka i bestii. No i ma on dużo więcej HP od Gilberta. Tylko tu był jeszcze jeden przeciwnik. Ja staram się wyczyścić to miejsce, żeby nie walczyć z dwoma naraz. Też taka podpowiedź. Będzie bestia. Czekajcie, tylko zobaczę co... Cześć, Salad Pan Samurai. Jestem w teorii. Hmm.
Okej. Venue 1, mój stream dzisiaj w nocy jest solo, jak najbardziej. Kibicuję Jarokom, ale ja jako fanboy Soulsborna robię stream wyczekiwania na announcement kolejnej gry From Software. Zapraszam wszystkich chętnych. Gilbert Koszmarny, zapraszamy cię do walki. Ma broń, której ja jeszcze nie mam. A co więcej, tej broni już mogliśmy się naoglądać. Też nieźle łupie. W Jahar Ghul, gdzie jeden z przeciwników jej miał, ale on nie miał tego wyglądu, tych kłaków. A te kłaki ma się zabijając bossa, który był taki nieruchawy. Pamiętacie? Coś z bestialstwem ten boss na pewno ma wspólnego. Nie, mnie zabije. O proszę, bardzo fajny specjalny atak. Dobrze, że mogliśmy go zobaczyć. Gdy posiada się tę broń i runę, która zamienia nas w taką futrzastą bestię, trzeba chyba L2 nacisnąć po transformowaniu broni i wydaje się taki ryk. On ma specjalną własność taką, że odpycha. To jest takie specjalne AoE. Można na przykład spychać przeciwników z różnych mostków i tak dalej. No dobrze, ale już starczy. Zauważcie, że znikło mu to w momencie, gdy umierał. Gdy umierał, znikło mu te kłaki, które miał. Od ciekawostka, co? Firing Hammer Badge. Niech zgadnę. Oto workshop, jeśli dobrze pamiętam. To było Powder Keg Hunter Badge, a przed nim było oto workshop. Tak jest. Precursor to the workshop of the heretical powder kegs. The powder kegs were driven by singular ideas and crafted strange weapons of great intricacy. It is clear that the philosophy of the powder kegs was already established at this time. Jak zawsze w Bloodborne, chronologia to jest coś bardzo trudnego do zdeterminowania. I ten opis nam zdecydowanie w tym nie pomaga. Bo wiemy, że powder kegs byli wcześniej, precursors, znaczy chciałem powiedzieć Otto Workshop, to byli precursors, ale jednocześnie tutaj piszą, że powder kegs już funkcjonowali w momencie, gdy ten badge był używany. Czy w takim razie Jura używał tego badge'a? Czy używał badge'a powder kegs? Naprawdę, cholera wie, cholera wie. Tutaj była lampka w centralnym Yharnam, ale w tej chwili jej nie ma. Dom Gilberta, jak widać, w koszmarze jest jeszcze nie zbezczeszczony, nie jest wyrwana krata. Może to nie był Gilbert w takim razie? Cholera wie. A tutaj nic nie ma. Tu nie można pójść, jest to zaślepione, także możemy spokojnie iść dalej. Rzeka przed nami, moi drodzy. Rzeka. Czy ja mam odpowiednio dużo resursów na tą rzekę? Bo tutaj jednak będzie trochę przechery z nią, ale to spokojnie. W razie czego otworzymy sobie skrót. Może faktycznie tak zrobimy, słuchajcie, że rzekę to sobie zostawimy za chwilę. Old Hunter Top Head. Ja się nie przebrałem w sumie, słuchajcie. Zapomniałem. Ze mnie tyłek. Nie. Dobrze. Tu. Tylko tego nie. Dobra, już się przebieramy. Czad. Mam ubrać zwykły kapelusz? Czy Old Hunter Top Head? Który fajniejszy? Ten a penny. Fajne powiedzenie. Nie, no ten chyba ma więcej stylu. Hello? Old Hunter. Dobrze, Matix. Jak sobie życzysz. Tudi dudi du, tudi du i tutaj spadamy. Więc tak, mamy przed sobą pijawki, właściwie to, nie wiem, kleszcze, właściwie to... No to, co widać, mamy przed sobą. Jakby to zrobić?
Dużo ich tu jest, no właśnie. Są też hunterzy niestety. Nie wiem, czy mi się uda to wszystko wyczyścić. Skomplikowane to wszystko jest. Oni jeszcze z mostu będą do mnie strzelać niestety. You know what? Fuck this. Biegnę do lampki. Otworzymy sobie skrót. Speedrun strats. Otworzymy sobie skrót do lampki, z której wszystko się zaczęło. To nie jest jeszcze nowa lampka. Nowa lampka jest kawałek dalej. I na tej nowej lampce pewnie skończymy odcinek, ale... Spotykamy tutaj też NPC-a. Czy my go spotykamy po raz pierwszy? Chyba. Nie jest zadowolony z naszego spotkania, bo aż facepalma strzelił. Ale pogadajmy z nim. Nazywa się Simon. You're a hunter with your sanity, aren't you? Must have taken a wrong turn, then, eh? Well, we're more alike than you think. This is the hunter's nightmare. Where hunters end up when drunk with blood. You've seen them before. Aimless, wandering hunters slavering like beasts. This is what the poor fools have to look forward to. So, don't be brash. Turn back before it's too late. Oh yeah, of course. Unless you've something of an interest in nightmares. Oh yes, I see. You sense a secret within the nightmare and cannot bear to leave it be. As if the spirit of Bergenworth lives on within you. Bergen. Such inquisitive hunters will relish the nightmare. But beware. Secrets are secrets for a reason. And some do not wish to see them uncovered. Especially when the secrets are particularly unseemly. Okej. Unseemly to niemiłe, niewygodne, nieprzyjemne, chyba tak mi się wydaje. Beware. Secrets especially. No dobrze. Dobrze, Simon. Good riddance, jak to mówią. Zostawiam cię na razie. Fajną lampkę ma. Też taką możemy mieć, ale akurat sobie nie kupiłem. I otwieramy drzwi, które normalnie prowadziły do warsztatu kościoła uzdrowienia w podstawce. A tutaj prowadzą z powrotem. A tutaj prowadzą do drogi naokoło. O, tak to ujmę. 29 tysięcy... Uzupełnić, nie uzupełnić? Uzupełnię. Rzeka krwi, moi drodzy. Z jednej strony prowadzi ona do końcówki Hunter's Nightmare, ale ta końcówka jest dość rozległa, to nie jest jeszcze tak od razu koniec. Natomiast z drugiej strony prowadzi ona do fajnego miejsca, które chciałem wam pokazać. Się upewnię, że ja dobre runy mam założone. Jakie mam? Max HP, Stamina. Dobrze, dobrze, może tak zostać. Ależ fajny ten kapelusz, słuchajcie. Nie no, jest stylowa, jest dobrze, jest dobrze. A z drugiej strony, tak jak powiedziałem, prowadzi do zagadki Powder Kegs. Trzeci stowarzyszy Jury. Właściwie drugi stowarzyszy, ale trzeci z Powder Kegs. Rezyduje, mieści się, mieszka w jaskini, która jest na jednym z końców rzeki krwi. I tam się teraz udamy. Cześć Simon. Nara Simon. Z tej strony dużo łatwiej jest wyczyścić ten obszar. Ten most, przez który przebiegliśmy, zrobiliśmy speedrun strats. Można sobie teraz pięknie wyczyścić. Na przykład. Na moście warto ich zabić dlatego, że będą nam bruździć, jak sobie będziemy chodzić rzeką krwi. Mother trucker. No proszę, jeden cios z rozłożonego. No, ten już nie będzie na jeden cios. Nowa broń, zwróćcie uwagę, jeszcze jej nie widzieliśmy. Przypomina trochę...
kosę, której używał German, ale to nie jest ta kosa. Ona się chyba nazywa Beast Hunter Scythe, jeśli dobrze kojarzę, i będziemy ją mogli podnieść, ale później... Blood, oczywiście, że blood. Come get some. Dobry jest. No dobrze. Czy tu jeszcze na dole stał jeden? On chyba spadł. Widzicie? Ten koleś, który tam na dole nas poprzednio zaskoczył, on zdaje się z... Nie. Nie, dobrze, tak. O proszę, będzie pluło to ode mnie. No cóż, nie pozostawiasz mi wyboru. Chyba, że będzie próbowała tu schodami wejść, słuchajcie, to też możliwe. Nie, aż tak mądre to nie jest, ojej. A szkoda. Wyprowadziłoby mnie ze swojej strefy komfortu. Uciekać, uciekać. O, niedobrze, zatrucie wejdzie. Slow poison. Mały problem. Damy radę. Na szczęście mają malutkie agro, jak widzicie. No i oni też potrafią kopać jak koni, gdy się podchodzi z tyłu, dlatego... Zalecam atakowanie z boku. A ty znowu swój bullshit na mnie tutaj uskuteczniasz. Stary, ja nie mam czasu, ja mam sprawy na mieście, a ty mnie tutaj... Rozumiesz. Łowcami niesprawiedliwość, że nie mają ograniczenia amunicji. Tak, Kaja Samet słusznie zauważył, że łowcy mogą strzelać w nieskończoność. Po kolei, bo bardzo dużo jest tych przeciwników do wyczyszczenia, także najpierw się nimi zajmę. A potem... No, nie do końca to miałem na myśli. Zupełnie nie do końca, a właściwie to w ogóle. Zobaczmy, jak z kłutymi obrażeniami. O, tak jak myślałem. To z Kanehurst pamiętam jeszcze. Cytując przysłowie stare jarnamskie, kłute obrażenia ślepa genia. To znaczy, że są skuteczne. Może coś pomyliłem. O, proszę, ten też. Czyli musiał jakiś kontratak wejść, skoro tym razem był na dwa strzały. Dobra. Jeszcze jeden, zdaje się, gdzieś tu siedzi, jeśli dobrze pamiętam. Ale mogę się mylić. Otóż, gdyż omyliłem się. Jest też Wandering Madness, które zostawimy sobie na koniec, bo w jaskini czeka na nas dużo fajnych niespodzianek. Przede wszystkim ostatni z Powder Kegs. No i jak pewnie łatwo się spodziewać, skoro jest to ostatni z Powder Kegs, to ma naprawdę ciekawą broń. Niestety problem jest taki, że on tą bronią będzie chciał nas, no wiecie, i żeby ją zdobyć, to my go musimy, no wiecie. No. Zapraszam. Tak. Proszę bardzo, jakiś liczny chain gun. No. Oczywiście kolejny przeciwnik szalenie sprawiedliwy, który ma nieskończoną ilość tych kul rtęciowych, bo pewnie zdajecie sobie sprawę, że ta broń poza dość wysokimi wymaganiami zużywa też kule rtęciowe. Zobaczymy, czy mogę go, słuchajcie,
Mogę! Ależ ma HP. Dobrze. Także wszystkim Powder Kegs życzymy, jak to się mówi, good riddance. Miłego życia pozagrobowego. Chyba gdzieś tu będzie Gatling Gun. This is a highly customized, portable, bardzo portable oczywiście, version of the stationary Gatling Gun operated by the old hunter Jura in Old Yarnum. No proszę. It was the weapon of choice of the youngest of Jura's three companions. To jest ciekawe, on był najmłodszy, a jako jedyny skończył w koszmarze. Może dlatego, że był najgłupszy i rzucił się na największą ilość krwi. Ciekawe. The Gatling Gun boasts exceptional rapid firing functionality, but is considered a cumberstone weapon due to its excessive weight and insatiable consumption of quicksilver bullets. Jasne. Bardzo, bardzo insatiable, skoro ten koleś mógł w nieskończoność go używać. Super. Super. I tu jest bardzo fajne miejsce. Ta jaskinia. Oprócz masy trupów, jak widać. Jest to jedno z miejsc w grze, gdzie można znaleźć bossa funkcjonującego jako mini-boss. Proszę. Nie wiem, czy będziemy w stanie go zobaczyć. O. Zasadą, regułą, zwyczajem, taką tradycją Powder Kegs jest to, że oni pilnują Blood-Starved Beasts, czyli bestii żądnych krwi. Tu jest taki przeciwnik właśnie. Nie będzie on pewnie już tak wymagający i skomplikowany, jak był w miejscu, gdy po raz pierwszy byliśmy w Old Yharnam. Ej. A ty co tu robisz? A ty co tu? Jeszcze jedna bestia. I jeszcze druga bestia. Po kolei. Zaraz nas zauważy Bloodstarved Beast. Dobrze, że mamy pochodnie. Powinni się jej trochę bać. Ale uskakują. Bardzo mądrze. Ktoś może nie wiedzieć, co tam się czai. A podpalimy ją? Ciekawe, jak to wygląda. No, ale musisz tu podejść, mój drogi. Halo. Dobra, może teraz. Mniej się boi. Dobrze, Bloodstarved Beast. Antidoty mamy, możemy. Hello, beautiful. Tak mi się marzy sparowanie, słuchajcie. Jeszcze raz. Hey, not too bad, right? I zdaje się, coś fajnego tu jeszcze wypadło, tylko jeszcze nie pamiętam co. Nie to, coś tu leży chyba na końcu. Za cholerę sobie nie mogę przypomnieć. A, nowa broń. I to jest w ogóle też nie do końca dla mnie wytłumaczalne, bo jest to broń, która jest zdecydowanie bardziej kojarzona z Kin, z dziecięciami kosmosu. Ręka amigdali, a właściwie amigdalowa ręka. Cholera wie, czy to jest amigdali, czy to jest robiona na wzór amigdali. Czy ta krew to tylko tu? Się transformuje, zamienia się w broń, która ma, słuchajcie, coś w rodzaju całkowitej bezwładności. Jest to niestety na, niestety na animacji, ale fajnie jest zrobiona ta animacja, jakby była taka totalnie fizyczna ta broń. Sama transformacja też ładnie wygląda. No i zdaje się, że ta broń pewnie zadaje obrażenia arcane, zgaduję. Zgadłem. No i opis przeczytajmy.
Znaczy jednak jest to ręka. The arm of a small amygdala, great one. Strictly speaking, the amygdalan arm is no trick weapon of any sort, but certain madmen wield them like clubs. W lochach kielicha, będzie można spotkać przeciwnika, właściwie to bossa chyba nawet, który tą bronią walczy. Ale to jeszcze kawałek. Starts as a large, tough, blunt weapon formed of bone, but when extended, the hand quivers as if it were still alive. No właśnie. Nie tak. Proszę. Ja jednak będę się trzymał moich sprawdzonych metod walki. I czanków trochę podnieśliśmy. Nie zawadzi. No, dzięki Matix, właśnie dostałem potwierdzenie. Czyli dzisiejszy odcinek będzie kapkę dłuższy, ponieważ podobno właśnie godzina wybiła, a jeszcze trochę rzeczy mam do zrobienia. Ale już niedaleko. Zostało nam, nie wiem, jeszcze jeden obszar duży do wyeksplorowania. I na tym będzie koniec. Dobrze, zobaczmy, dokąd prowadzi rzeka krwi. U drugiego swego końca, u swego, że tak powiem, ujścia. Na pewno będzie więcej kleszczy, pijawek, czegokolwiek. Nie, czekajcie. Nie, ja żartowałem, to nie było na serio. Ja tak tylko wiecie, nie? Ale one chyba wszystkie tyłem stoją. Na tym polega cały trik tego miejsca, jego urok, jego piękno. W związku z czym po kolei. No dobrze. Po kolei oznaczało, że ja byłem pierwszy tym razem. No dobra, niech będzie. To w takim razie teraz najpierw ten przeciw. O, nie tu, chciałem tu. Spokojnie, pomału. Rękawiczki, jak wychodzę ze skrótu na most. Wow, wait, gdzie? Czatek zawsze niezastąpiony, ale... Rękawiczki konstabla gdzieś tutaj. Ze skrótu na... A nie, to ja wiem gdzie, ale to za chwilę, moi drodzy. Ja wiem. Chciałem jeszcze sobie przypomnieć o jednej rzeczy, że tutaj jest Wandering Madness. Teraz jest dobry moment, żeby zrobić przeładowanie. I ja nie pamiętam, co ono wyrzuca. Jeżeli wyrzuca chunky, to dla was to sprawdzę przy okazji. To znaczy, że jest warte zachodu. Jeśli nie wyrzuca chunków, to można sobie je równie dobrze odpuścić. Reklama. O 3 w nocy. Konferencja Sony Z3 2017. Zapraszam. Stream będzie. Zaspany, fanboyujący, nerdujący Tomek skomentuje dla was tęże konferencję. Będziemy się łudzić, że coś z Bloodborne'a, albo coś ze stajni FromSoft, tak to ujmę, pojawi się, bo wszyscy wyczekują, ale nie wszyscy boją się otwarcie o tym powiedzieć. Ja wstrzymywałem konie i czekam. I mam nadzieję, że coś się pojawi, także wpadajcie. Wandering Madness? Jest. Mam nadzieję, że to są chunki. Dwa chunki, no czyli niniejszym ogłaszam to Wandering Madness jako warte zachodu. No i rękawiczki konstabla. Mieliście rację, warto je podnieść. Ominąłbym ten fragment, gdyby nie kochany, cudowny, wspaniały, nieoceniony czat. Tutaj jest jeszcze miejsce, do którego można wejść. Przypominam, że tam się ze skrótu wychodzi, tam Simon stał. Tu się wchodzi na most, a tutaj jest, zdaje się, jeszcze...
Ależ wy wszystko pamiętacie. A tu ważne miejsce. W tym miejscu, tam na dole, właściwie za tym załomem, na lewo. A nie tak chciałem. Na lewo, za tym załomem, o tam daleko w dole, skończymy ten odcinek, ale zanim to się stanie, to jeszcze moment, dobra? Bear with me, bear with me. Jeszcze parę rzeczy mamy dzisiaj do omówienia. Wasz totalnie omylny nauczyciel znowu będzie się próbował skompromitować, tym bardziej przed tym razem przed kolejnymi blood liquor. Krwiolizy? Krwiolizacz? Tak, O, hello. Dobrze, że tu jest nagrobek. Nagrobki stawia się w jakimś celu. I co oni pilnowali, słuchajcie? Constable's trousers. No dobrze, dobrze, dobrze. Przeczytajmy opis w takim razie. Chyba, że Constable Garb sobie znajdziemy. Nie, no dobra, przeczytajmy już teraz. Nie, to chciałem. Constable Trousers. Once upon a time, o rany, jaka bajeczka jest normalnie. A troop of foreign constable chased a beast all the way to Yharnam. And this is what they wore. The constables became victims of the beast, except for one survivor, who in turn devoured the creature whole all by himself. Spoiler, to jest historia, jak powstała Liga, jak Walter zjadł bestię. Mega, mega spoiler, natomiast nie będziemy w stanie w tym playthrough tego pokazać, dlatego wam to spoiluję. Ten gościu, który zjadł bestię, jest, to jest właśnie Walter. I dowód na to jest w momencie, gdy się leveluje przymierze do maksymalnego poziomu, nazwa Waltera zamienia się na Walter the Beast Eater. This fable, czyli jednak twierdzą, że to jest bajka, is a favorite among Yharnamites, who are partial to any stories of pompous, intolerant foreigners who suffer for their ignorance. No tak, to typowe dla Yharnamitów. It makes the blood tastes that much sweeter. Dobrze, dobrze. Dobrze. Już widzę, spekulujecie na czacie, co dzisiaj będzie. Na konferencji. Przekonamy się, przekonamy się. Ale jesteśmy w przyrodnym, moi drodzy. Nie mylmy tematów. Dobrze, przed nami jeszcze kawałek niestety. To będzie nawet bardzo możliwe, że dwugodzinny odcinek. No ale chwilę nie było krwiorodnego, także jak ktoś tęsknił, to... To niestety nie można wejść, czego żałuję. Takie ładne, no. Na pochyłe koza skacze. Nie, tutaj proszę. Koza. Koza need you. Czy tu coś było? Nie pamiętam. Ale pamiętam. Tak normalnie to by się oczekiwało, że ktoś na górze będzie stał z karabinem, ale oszczędzili mnie From Softwareianie tym razem. Bardzo się z tego cieszę. Hajpuję i mówię, żeby nie spekulowali. No dobra, spekulujcie oczywiście, jak najbardziej. Dobra, moi drodzy, koszmar. Czas przejść ten koszmar. Tu jest parę kruków i jest jeszcze jeden łowca. Może najpierw łowca. Zwróćcie uwagę na nowy rodzaj ozdób, ruszające się zwłoki. Te zwłoki żyją. I co ciekawe, można je chyba też rozwalić. Ot, ciekawostka. Dobrze, już się tobą zajmuję. Może jacy po prostu... Żądni uwagi. Ale przyjdziesz do mnie? Czy będziemy się tak macać przez słupa, co? No fajny masz Beast Cutter, no fajny, no ale no co? No chodź. Come on!
Otóż nie, mój drogi. Tym razem moja kolej. Dobrze, nie wiem, czy tu są psy. To co, miłosierdzie, co? Zasłużyłeś, zasłużyłeś. Te ruszające się zwłoki. Chyba koleś z Beastcatery. Nie, tutaj są. O, widzicie? Można je trafić. Tylko czy one umierają? Zobaczmy. Chyba nie. Po prostu krwi trochę z nich leci. Myślałem, że umierają, okazuje się, że nie do końca. Gdzieś tu coś jeszcze jest. O! Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Zwróćcie uwagę na jeden fajny patent. W podstawowej części gry kruki wyrzucały co najwyżej kamienie. Tutaj wyrzucają Beast Blood Pellets. Z tym państwem zapoznamy się trochę później. Człowiek psa możemy załatwić bez problemu. A zresztą, co ja będę... Nie, później. Pokażę wam, jak bardziej bezpiecznie się zająć tym przeciwnikiem. Czy tutaj coś leży? Nie, nie leży. A tutaj z kolei to, co leży, będzie do podniesienia, ale później. Musimy tam pójść z drugiej strony. I to jest miejsce, które wam przed chwilą przez lunetę pokazywałem, że tutaj skończymy odcinek. Ale dosyć spoilerów. Przed nami drugi z przeciwników, który ma czerwone oczy, jest silniejszy. Ma Beast Hunter Scythe. Zresztą tu Beast Hunter Scythe można podnieść. I który wyrzuca Vermin. Drugi Vermin, który tu znajdziemy. Znajdziemy tu też piękne cienie. Drugi Vermin, który tutaj znajdziemy, żeby wylevelować ligę, League of Confederates, na maksa potrzeba ich 5. A zdaje się, że bez koopowania i bez grania sieciowego tylko 3 można znaleźć. Bezpieczny sposób, jaki moim zdaniem na zabicie tego kolesia jest... O tego. Czerwone oczy, tak? Widać? Beast Hunter Scythe. Czy to jest Beast Hunter Scythe? Tak, tylko złożone. Oplat. Takie oblaty on je, najwyraźniej. To jest kłucie go. O. To trzeba umieć, nie? Ja nie umiem. No dobra, spróbujemy w ten sposób. Transformowany atak ma dość wysokie właściwości stagerujące. Polecam na koniec combo używanie go dlatego, żeby upewnić się, że przeciwnik się zestageruje i nie będzie próbował od razu jakiegoś countera włożyć. Dobrze, 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 dobrze. Vermin. Powiedziałem Vermin. Drugi. No i Beast Hunter Scythe. Nie jestem szczególnie fanem tej broni, ale przeczytajmy opis. Nie to, że jest zła, po prostu nie używam. Nie znajmuję się. Trick weapon used by the Overlanders. A second blade... A, no są dwa ostrze, jakby na to spojrzeć. Is found inside the curve of the main one. In its initial form, the scythe can be wielded like a long curved sword, but when transformed, its blade is contracted, allowing for quick repeated stabs. Although this trick weapon allows for adaptive combat, it was later replaced by saws and similar weapons that were more effective at disposing beasts. Spróbujmy. Zobaczmy, jak ona działa. Czyli to jest podstawowa forma tej broni. Okej. No jest to typowy moveset takiego krzywego miecza z Dark Souls. Slashe tak zwane. Dużo szybsze. Czyli to jest trochę odwrotność tej broni, która w podstawowej postaci ma takie machnięcia złożone
A rozłożona ma takie szersze, tylko że to ma pionowe. A tu jest odwrotnie. To jest jej normalna postać. A to jest transformowana. No, skomplikowana trochę ta broń. Może kiedyś się do niej przekonam. Zobaczymy. Co wy piszecie? Nie, czytam czat. A to, że rozmawiacie o E3, to mi w ogóle nie przeszkadza. Nie ma problemu. Czat i tak mi bardzo pomaga. Powiedział o rękawiczkach i o różnych innych rzeczach. A, tutaj miałem zaskoczyć. Zapoznać się z panem. Zrobić mu niespodziankę. Być miłym. Proszę. Dobrze, moi drodzy. Ostatni z obszarów tej części prowadzący do lampki. A potem zostaje nam już tylko zakończenie. Tu jest zegar. Jeżeli dobrze kojarzę, to my tam będziemy. Będziemy tam walczyć z jednym z bossów. Ale co ciekawe, dokładnie taki sam zegar jest... Nie, zaraz. Gdzie ja go widziałem? Gdzie ja widziałem ten drugi zegar? Czy mi się wydawało? Tam, o, tam jest dokładnie taki sam zegar. I tam już nie można wejść, to ciekawe jest. Zaraz, bo tutaj bym coś ominął. Tu jest jeszcze, o proszę, tu można przejść, tutaj słynny Soulsborne'owy platforming uprawiać. I tu można wejść. Nie pamiętam, co to leży. A, możemy się w konstabla ubrać. I będziemy wtedy wyglądali jak Liga. Jak Master Walter. Z tą różnicą, że Master Walter ma na sobie wiadro. Nie wiem, jak to nazwać. Z braku lepszego słowa. I to wiadro możemy dostać tylko po wylewelowaniu tejże Ligi na maksa. Na razie możemy mieć tylko 3 z 4 części ubioru Mistrza Waltera. No tutaj jest miejsce dość skomplikowane, bo tu jest koniec rzeki krwi. Ta rzeka krwi prowadzi oczywiście do bossa, jak się łatwo domyśleć. Jest tu dwóch przeciwników, pamiętacie, mówiłem o minibosie? No więc tutaj są takie trochę inne wersje tegoż minibossa. Spróbujemy sobie tu obejść. O. I teraz tak, jest ich dwóch, to jest istotne. Drugiego jeszcze chyba nie widać. No nie, jest tam. Wyłazi zza rogu, proszę bardzo. I teraz zdaje się, można przysprytnić trochę, na przykład w ten sposób. Nie wiem, czy mi się uda go zabić jednym strzałem, ale nie oznacza to, że nie powinienem spróbować. Nie mam je, może mnie nie widzi, 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 Jezu, niech mnie nie widzi. Dobrze. Jakoś poszło. To miejsce przeważnie jest dość trudne, jeżeli nie próbuje się triku z obejściem filaru. Można go zabić i wydropi wiaderko. Tak mówi Jorvet Gaming. To prawda. Tylko my tutaj rozwiązujemy questy i linie fabularne, żeby dowiedzieć się. Ale dobrze, że to zauważyłeś, bo umknęłoby nam to. Faktycznie po zabiciu NPC-a Mistrza Waltera wiaderko z niego wypada. Odblokujmy lampkę. I ostatnia rzecz, którą chciałem wam dzisiaj pokazać. Tylko tak, mam 16 flaszek. Dobrze, starczy. Ostatni z trzech łowców, który ma czerwone oczy i wyrzuca... Moment, moment, sprawa tylko na mieście do załatwienia. I wyrzuca... Vermin, przynajmniej w tym playthrough. Stoi sobie tu i czeka na nas. Co ciekawe, zdaje się, stamtąd nie było go widać. Stamtąd pierwszy raz lunetą tu spojrzałem i powiedziałem wam, że tam skończymy odcinek.
O tam na dole, o tam, o tam. Dobrze, zatańczmy, mój drogi. Dwa czanki, opyla się. Wcale nie wiedziałem, że tam jesteś. Nie, w ogóle, stary. Nie, w ogóle nie. Najgorzej jest w sumie, jak się go zrzuci. Bo wtedy to trzeba do niego tam zeskoczyć. Próbować na niego zeskoczyć albo coś takiego. Nie jest takie łatwe. Dobrze. Parę ptaków. Jakoś by tak tutaj może na nie sprytnie, na przykład tak. Hej! Poszło mi lepiej niż myślałem. Hej, już? Tak? No i dobrze, moi drodzy. Zostawiłem mega ciekawy detal, ciekawy patent na koniec. Chciałem podziękować Ser Micho, ksywa komentującego na YouTubie, który zwrócił mi na to uwagę. Przypomnijcie sobie odcinek, w którym mówiłem o strukturze koszmaru, w którym z Nightmare Frontier, z granicy koszmaru, patrzyłem na na lunetą, na koszmar Menzisa oraz w dół, koszmar Menzisa był na górze, oraz w dół patrzyłem na koszmar łowcy. Tam były takie takie maszty. I wtedy było widać, że granica koszmaru jest na granicy różnych koszmarów i to, co widzieliśmy w dole, te maszty, to było tak jakby górna warstwa tego koszmaru, który jest na samym dole. Myśmy spadli, zostali wchłonięci teraz, teleportowaliśmy się do koszmaru łowcy, który jest na samym dole. Na samym dole tego koszmaru, który jest właściwie tego dodatku, tych wszystkich lokacji, które są w dodatku, bo w tej lokacji idzie się, w dodatku idzie się do góry. Zaczyna się od koszmaru łowcy. To jest w ogóle najniższy z najniższych koszmarów. Już niżej nie można upaść. Potem jest Research Hall, o którym wspominano w jednym z opisów. I na samej górze jest lokacja, o której jeszcze niewiele wiemy, ale to z niej te maszty wystawały. I teraz ja wam wtedy taki zafascynowany, bo też mi ktoś wtedy na YouTubie zwrócił na to uwagę, pokazałem wam, że to jest takie fajne, że oni tą strukturę pokazali na górze koszmar Menzisa, granice koszmaru po środku, a na samym dole te maszty i to wszystko, co jest w dodatku. I okazuje się, że to nie wszystko, że oni mają dokładnie ten sam pomysł na dodatek, który również rozgraniczony jest. Wewnątrz tego koszmaru, który widzieliśmy z granicy koszmaru, są też warstwy. Ogry są jak cebula, mają warstwy. I koszmar też jest jak ogry i cebula i ma warstwy. I my jesteśmy teraz w najniższej. I spoiler, spoiler, jak będziemy w najwyższej z nich, tam będzie woda, nie krew tak jak tutaj, tylko woda, jak się spojrzy na nią albo lornetkę nawet założy i się spojrzy, to będzie widać, że pod spodem widać dachy z tego koszmaru, w którym jesteśmy. Fascynujący patent, smaczek, detal taki. A tutaj... No bo to jest na takiej zasadzie, że jak jesteśmy na samej górze, to możemy spojrzeć w górę, chciałem powiedzieć w dół, i zobaczyć to, co jest pod spodem. A jak jesteśmy na samym dole, to jak zobaczyć, co jest na górze, skoro jest same niebo takie, nie do końca nam pokazujące, co jest na górze. Musiałoby coś, nie wiem, kurczę, z nieba spaść, teleportować się, coś do nas tutaj... przybyć? W pierwszej chwili, gdy w to grałem, zupełnie nie miałem pojęcia, co chodzi ze spadającym człowiekom muszlakiem z góry. I bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Ser Micho, jesteś niesamowity. Fajny patent. I z tą myślą was zostawiam. Struktura koszmaru jest fascynująca. Nightmares are fascinating. Simon miał rację. Trzymajcie się. Do zobaczenia w 24 odcinku. Treat Cosmos with care. To był 23 odcinek Krwiorodnego. Do zobaczenia. Dzięki. Hejka.